Mój ojciec, tak, jest podoficerem, tak, pod chorążym lotnictwa polskiego, tak, w latach, koniec 30 lat. 30 lat. 38-39. Wojna, tak, druga wojna wybucha, tak, on jest w jednostce lotniczej, tak, prawdopodobnie to jest miejscowość Lida. Lotnisko wojskowe. A, może, tak, się mylę w tej chwili. Wybucha wojna, mobilizacja i odbył jeden albo dwa loty bojowe bez kontaktu z Niemcami, ale był kontakt wzrokowy z dużej odległości. Tak. Lądowania, próby ochrony. Potem jest koniec. Lotnisko jest zbombardowane i zniszczone. A, tak. Zostają rozwiązane układy wojskowe. Postanawiają dostać się do Anglii. Ile lat on był? Ile miał lat wtedy? 39, 25 lat. Jest już pod chorążym lotnictwa i dobrze lata. No, ale jego pułk zostaje rozwiązany. Próbuje się dostać do Wielkiej Brytanii. Tak. Drogą przez Łotwę, tak, i Estonię. Tak. Drogą morską do Wielkiej Brytanii, a, mają kontakt. Tak. Niestety w ostatnim momencie z powodu choroby przyjaciela wstrzymują przepłynięcie, bo to mieli płynąć. Nie odbywa się po uruchomieniu czy po wyleczeniu tego kolegi. Pojawia się problem zerwania tego kontaktu, czyli przerzutu do Wielkiej. Nie ma. Czekają tam parę tygodni czy parę miesięcy, nie wiem, na nowy kontakt. Dostają wiadomość, że muszą wracać i szukać drogi przez Rumunię. Są zdemilitaryzowani. Tak. Mają dokumenty swoje, wojskowe dokumenty. Żeby nie wpaść w ręce Niemców, bo Polska jest już w rękach, tak, niemieckich, jest okupowana, wędrują nocą. Tak. Na piechotę. W nocą na Grand? No, w kierunku, tak, w kierunku Polski południowej. Próbują, tak, przejść granicę w stronę Czechosłowacji i później dalej na Rumunię. Tak. Niestety wpadają w ręce niemieckiego patrolu. Tak. Grupa tych kolegów i ojciec, to było chyba 5 czy 6 osób, trudno mi powiedzieć, ale dostają się do oflagu, czyli obozu takiego dla jeńców wojennych. Tak. No, żeby skrócić, po jakichś tam przejściach, próbach ucieczki, dostaje się do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Tak. I ten był w 40 roku, w połowie. Tak. I 14 czerwiec? Nie, nie ma w czerwcu. W jakim to było miesiącu?
To mogło być w czerwcu. Ja nie powiem, jaki dzień. Pierwsza grupa do Auschwitz? Jedna z wcześniejszych grup, tak. A. Jedna z pierwszych grup do Oświęcimia. A, w pierwsza grupa. Tak. Ale nie jestem pewien, czy to był 14, czy... W każdym razie to były początki budowania obozu. Tak. Znaczy, już baraki były. Tak. Wcześniej ktoś zbudował te baraki dla więźniów. I był numer do osoby, który był... Na tak. ramieniu? Tak. Nie. Nie? Nie miał numeru. A, nie. To był okres właśnie, kiedy można było nie zgłosić się do nabijania. Trzeba było zapamiętać. Numer był naszyty na ubraniach. Później ten numer był obowiązkowy. Akurat w tym okresie ojciec nie dostał numeru. I pilnował, żeby nie został oznaczony, bo uważał, że nie powinien dostać. Oznaczony to było dla niego upokorzenie. I tak spędza tydzień po tygodniu, nie wiedząc, co go czeka, miesiąc po miesiącu, aż minęło 3 lata. Trzy lata w obozie w Oświęcimiu. Podczas tych lat bywały momenty, że był pod ścianą śmierci. Uratowały go konie, którymi się opiekował. Ogiery. Dlatego, że akurat ojciec potrafił się opiekować zwierzętami. To były jedyne formy transportu wewnątrz obozowe. I on należał do tego komanda wyjazdowego. Jako furman. Kuczer, furman, to w niemieckim. I te konie nie chciały pozwolić się ubrać innemu więźniowi. Więc Niemiec przełożony powiedział: dajcie mi z powrotem tamtego furmana. I tego furmana, czyli ojca, wyciągnęli spod ściany śmierci. To takie jedno z przeżyć, które pamiętam jako dziecko, ojciec opowiadał, tak. Że uratowały go konie. Mijają dalsze miesiące, jak to w obozach, poznaje życie, że nie wolno zaprzepaścić najdrobniejszego kawałka jedzenia, które przysługiwało więźniom. Tak. Bardzo często zdarzało się, że któryś z więźniów odstąpił jedzenie w zamian za jakieś inne rzeczy, albo cieplejsze ubranie, albo kosztowności, które więźniowie mieli jeszcze ze sobą z jakichś powodów. Tak. Kosztowności nie miały żadnej wartości w porównaniu z kawałeczkiem chleba. Bo jeżeli brakło tego chleba, to po paru dniach zdrowie odczuwało, organizm odczuwał duży ból, duży brak tego. Tak. I on był w więźnim w Oświęcim do 3 lat. Tak. I później? Po 3 latach zrobiono wywóz części obozu więźniów do Buchenwald. To 2 lata? 2 lata, tak. Do wyzwolenia już. Tak. To znasz tą sprawę.
I tam w Buchenwaldzie doczekał się wyzwolenia przez Amerykanów. No cóż. I później on on chciał, idzie później do Polski, tak? Czy może? Tak, więc po wyzwoleniu Buchenwaldu dostali jakieś zabezpieczenie lekarskie i żywnościowe, bo byli wszyscy wygłodzeni, śmiertelnie wygłodzeni. Tak. I po tym okresie mogli zdeklarować pozostanie w strefie zachodniej. Tak. Najczęściej Polacy wybierali Holandię, Belgię, tak. Niemcy. Natomiast ojciec chciał koniecznie wrócić do Polski, bo tak. Tutaj została matka i młodszy brat i nie wiedział, czy przeżył starszy brat, bo starszy brat był w wojsku, więc nie wiedział, czy przeżył. Natomiast wiedział, że matka żyje, bo otrzymał listy. Tak. Listy otrzymywał, nawet bardzo ciekawą rzeczą były paczki, które do obozów dochodziły od rodziny. Paczki tam z rękawiczkami wełnianymi albo z jakimś tam napisem, jakąś karteczką. Żywność raczej nie dochodziła, ale odzież, tak. Ale byli Polacy, którzy chcieli iść do Holandii, do Brytanii? Tak, byli tacy koledzy, znaleźli się, którzy chcieli pozostać tam, bo albo stracili rodzinę w Polsce, nie mieli rodziny, albo znaleźli kogoś, kogo pokochali. Holandia była takim przykładem. Były piękne dziewczyny, które przyjmowały młodych Polaków, którzy tam wyzwalali. No bo po wojnie był deficyt mężczyzn ogólnie, więc... No tak. Tak. I później wojna, on był jeszcze raz soldat w lotniska? Po wojnie, bo to już był koniec wojny, prawda? Tak. Wrócił do Polski i koniecznie chciał latać. Tak. Ale ludzie, którzy byli w lotniska wojska, tak. Może być jeszcze? Mogli jeszcze, z tym, że sytuacja w Polsce polityczna spowodowała, że ci, którzy wrócili z zachodu do Polski, byli pod obserwacją, podejrzani o to, że są szpiegami przeciwko Polsce. Tak. Dlatego bardzo trudno było należeć do aeroklubu polskiego. Tak. I trudno było latać. Ale ojciec bardzo chciał i wrócił do lotnictwa. Z tym, że nie w Krakowie, tylko jego pierwsze jakby takie spokojne latanie i udział w aeroklubie był w aeroklubie Nowotarskim. Tak. Oczywiście, tak jak wielu Polaków, którzy walczyli lub powrócili do Polski, był wielokrotnie szykanowany rzeczywiście przez władze komunistyczne. Mimo że w obozie miał kolegów, którzy później w Polsce osiągnęli stanowiska w rządzie komunistycznym, bo oni
nie kierowali się dawną miłością czy ideologią tak, do Polski. Zgadza się. Tak. No taki, taki ciekawy epizod był postacią dość ważną w polskiej polityce powojennej był premier Cyrankiewicz, który ocierał się o więźniów w obozie i ojciec go znał. Może nie bardzo blisko, ale znał. Znał jego kolegów, jego znajomych. Był żołnierzem, więc więźniów niektórych szkolił w posługiwaniu się bronią, więc znali się dobrze. I później, po wojnie, no był jak gdyby wciągany przez tych kolegów do organizacji państwowych, ale jednak pozostał wierny swoim dawnym tak, ideałom. No, w obozie ich łączyły inne więzy. To były więzy ludzkie, przyjacielskie. Polityka nie istniała. No, takim przykładem jest wspaniała rzecz właśnie w tym okresie, kiedy był w Oświęcimiu furmanem, czyli opiekował się końmi, łącznie z różnymi kolegami z obozu, prowadzili stajnie. A więc karmili zwierzęta, zaprzęgali, jeździli, obsługiwali transport. I w obozie pojawiła się sytuacja, że urodziło się dziecko. Młodej, pięknej Żydówki. Tak. Niewykluczone, że to było dziecko między jakimś SS-manem a tą Żydóweczką. Bo dochodziło do tego, że Niemcy wykorzystywali więźniów, ładne dziewczyny. W każdym razie wiadomo było, że oni te dzieci likwidowali. Nie wolno było dzieci w obozie przechowywać. I ta organizacja więzienna zwróciła się do furmanów, do tych, którzy opiekowali się stajnią, żeby znaleźli w stajni miejsce dla dziecka. Bo tam jest ciepło, bo przy koniach jest ciepło, bo jest siano, jest miękko. I oprócz tego tam kontrole nie dochodzą tak często, bo ogiery nie dopuszczają byle kogo do siebie. I proszę sobie wyobrazić, że to dziecko się wychowywało w żłobie między koniami. Bezpośrednio przy żłobie koni. Ojciec został wywieziony do Buchenwaldu i nie wiedział, jak będzie koniec. Ale od kolegów, których spotkał później, dowiedział się, że to dziecko doczekało wyzwolenia. Także to był piękny układ, że to dziecko, mimo że to było niemowlę, ono rozumiało, że musi być cicho. Tak. Dziękuję.